Ja to электроинструмента. Это профессиональная линия электроинструмента. И очень гордимся тем, что наконец-то у нас появился профессиональный электроинструмент. Pierwsza rzecz, wyżynarka, duży zasięg, najważniejsze. Elektrolopcy, w którym очень большой, grube materiały można przeciąć. Następna rzecz, małe drgania, nie rusza się. Nie wibruje. Это самое основное в этих наших электролобзиках. Вот сейчас Петр будет показывать, что войти в середину этой доски не надо как бы просверливать дырки. Мы вырезаем дыру под умывальник или под плиту. Как говорили, это самый маленький электролобзик для простых. Надо брать себе болгаркой это резать. Потому что можно на раз, как са долгие брешчоты. Са еще такие, еще такие. Такие тутые гости. Szybko przecina metal, też można nie ociąć. Metal to, że możemy rezać. W warsztatach samochodowych elementy karoserii można wycinać. Nie topi ocynku w metalach. Na STO, kiedy remontować maszynę, można przerezać maszynę. I wtedy, jeśli przerezać bolgarkę, ona rozpławiwa jest. Wiercimy w suficie. Specjalną nakładkę, kiedy swierniemy. U konkurencji jest tak. Molot i swierlenie, a zdes jeszcze jest dopłonitelna taka regulacja, która pozwala, jeśli my łopatką pracujemy. Na przykład ustawiamy, jak chcemy przy ścianie kuć w tej pozycji, to mamy tutaj. A jak chcemy w suficie i dajemy kucie, to dajemy tak. I...
to tą się... On specjalnie teraz zablokuje tę łopatkę, a potem będzie pytaться z krótki. Pomóc ci? Nie trzeba. Обычно на перфораторе, дрели, без сцепления, сразу же провернет человека. Стой. Да, если на лесах или на стремянке стоит, это вообще может прокрутить, и человек может упасть, если это человек. Вот. Здесь сцепление сработает после 1/4 оборота, так? Но после 1/4 оборота сцепление сработает. Оно, а так? Оно, tak, on jest bardziej do kucia, do wiercenia pod puszki elektryczne. To jest cały dzień metalowy. On boli dla ludzi, którzy... Tutaj to jest i robi, żeby szybko odprowadzić ciepło, ale żeby ręki nie popalić. To jest sверху пластмасса, w середине metal, żeby быстро zabrać ciepło. Tu, żeby ciągle pracować, można łatwo wymienić szczotki węglowe. Wymienne są i w zapasie. Karbonowe środki można bardzo szybko pomieniać. To się rusza. Rukojatka przeciwwibracyjna, specjalna dla ludzi, którzy pracują весь dzień takim instrumentem. I tak, najpierw w betonie, to najtrudniejsze jest, z reguły się wierci w betonie. No w основном rezerwy są... Maszyna jest, można dotknąć, zimna. No można potrogać, a nawet nie nagrywać. No. Wybieramy i wykuwamy. Tam pokazuję. Z akumulatorem 1,5 godziny. Półtora ampera. Dwa w komplecie. Dwa akumulatora. 60 minut się ładuje tylko. Tylko czas, żeby zarządzić pełnością akumulator. To jest z dwoma akumulatorami można pracować весь dzień. Na zmianę jeden i drugi. Cały czas. Bez przerywu. Jest, do tej pory było tak, że małe wkrętarki to były tylko takie lekkie, ale mała moc, a ta jest i mała, i lekka, że można nad głową cały dzień gdzieś tam. Wierto? Nie jest spalone. Normalnie, tak? Jeszcze nawet zaraz wydzierżyło. Spróbuj. Bardzo też ładna dziura, kołki dobrze wchodzą. Regulowana też prędkość. I tu są te same akumulatory.
Najwyżej się zużyje. No, popróbuj. O! Pobiedę. A tu jest dogrewna i jeszcze zęby są. Этим свернулом, если бы мы хотели сделать отверстие в паротермии для розетки, мы бы сделали такое разрушение паротермов, что надо бы было шпаклевку потом. Этим свернулом. Miksują się, fajnie jest dostęp, tutaj ma małą głowicę, poczekaj, że można... Включается, выключается болгарка i это часть, которая часто ломает. A jeszcze дополнительно w этом году w Евросоюзе вышел, такая норма вошла, которая говорит о том, что выключатели должны быть... Jeśli można, proszę wziąć do ręki, zobaczyć ten włącznik właśnie. Mhm. Ładnie leży w ręce, jest taka poręczna, fajna. Где делают? Это арматуру режет? Да, режет арматуру. Это же такие дома. Аккумуляторный инструмент, который будет работать на тех же...